rozmawiam z panem profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, panem profesorem doktorem Józefem Szaniawskim. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze, na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże, pozdrawiam Majtę, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Nie tak dawno, panie profesorze, słyszeliśmy się w nocnym programie z placu przed Pałacem Prezydenckim, gdzie był pan tam obecny i patrzył, i także czuwał, modlił się z obecnymi tam Polakami. Ale dzisiaj chciałbym w tej audycji o tej porze zapytać, czy prosić o komentarz do jednej rzeczy. Otóż co jakiś czas pojawia się tego typu komentarz w mediach, czy także z ust różnych dziennikarzy, czy powiedzmy znawców współczesnej historii, że to, co teraz dzieje się przed Pałacem Namiestnikowskim w Warszawie, jest to budowanie, tworzenie kultu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja przyznam się, że uważam, że to jest oczywiście teoria błędna i niejako też złośliwa, ale proszę pana o komentarz jako historyka, jako człowieka, który bada współczesne idee i wątki w historii Polski i świata. To jest bardzo ważny problem, który ojciec poruszył, bo pojęcie kult ma charakter bardzo szeroki. Może być kult religijny na przykład, prawda? I w tej chwili tworzy się, jak gdyby, widzimy takie dwa nurty w Polsce. Jeden, który chce upamiętnić prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i wszystkich pozostałych, którzy zginęli razem z nim w katastrofie pod Smoleńskiem w Rosji, w niewyjaśnionej dotąd katastrofie, która jest katastrofą narodową. To trzeba powiedzieć jednoznacznie. A drugie to jest ci, którzy chcą pomniejszać zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także tych osób, które z nim zginęły. Przypomnę, szef sztabu generalnego, prezes Najwyższej Izby prezes Narodowego Banku Polskiego, rzecznik praw obywatelskich, wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych i można tam wymieniać. To wszystko, to była elita Rzeczypospolitej. Ja uważam, że tych ludzi trzeba upamiętnić w jakiś sposób i w naszej historii to się już bardzo, bardzo różnie zdarzało. Proszę zobaczyć, że do niedawna nigdzie w Polsce nie było ulicy ani placu marszałka Józefa Piłsudskiego, nie było tak licznych dzisiaj ulic Jana Pawła II, czy generała Fildorfa, rotmistrza Pileckiego, księdza Jerzego Popiełuszki, Armii Krajowej. To były zakazane i wykreślone nazwy i nazwiska. Trzeba przypomnieć, że jak już o tym mówimy, Lech Kaczyński był głową państwa, zginął na posterunku, na służbie Rzeczypospolitej, bez względu na to, czy to był zamach polityczny na samolot, czy katastrofa przypadkowa, czy jakieś inne okoliczności. Mamy cały czas nadzieję, że one zostaną wyjaśnione, chociaż to już jest blisko pół roku i jesteśmy nadal w rosyjskiej mgle. Otóż bez względu na to, jakie były okoliczności śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zginął na posterunku w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Należy mu się pamięć i powiedziałbym więcej, legenda. Bo pojęcie legendy istnieje w historii i w polityce. Przypomnę, że wokół osoby wielkiego wodza, ojca naszej niepodległości Józefa Piłsudskiego, też są legendy. Nawet wokół ojca świętego Jana Pawła II też są legendy. Wokół Kazimierza Wielkiego też są legendy. To nie jest nic złego. Natomiast słowo kult to jest inny problem. Ja powiem tak. Ojciec jest kapłanem i może ojciec mi tutaj w tym kontekście coś powie. Jak w kontekście tego, co jest, oceniać majestat śmierci, czy w ogóle śmierć, akurat głowy państwa? Przecież modlimy się, jest ten zwrot, od nagłej śmierci, prawda? I nagle ta nagła śmierć w przypadku tych prawie 100 osób następuje. To jak mamy to tak po prostu pozostawić, jako sąd jako kapłan? Oczywiście, tylko myślę, że tutaj jest ten słowo kult używane po to, żeby tą osobę, czy tą pamięć tej osoby jednak osłabić, czy też bym powiedział nawet w nią delikatnie, czy niedelikatnie uderzyć, bo to jest w takim dosyć złośliwym kontekście, bo kult się należy przede wszystkim osobie boskiej, prawda?
Natomiast możemy mówić o jakimś takim ruchu, który po jakimś tam czasie się odzywa, ale to też no, w zależności kto mówi w jakim kontekście. Ale ja bym chciał jeszcze, panie profesorze, niejako do pana jako do specjalisty się odnieść, bo przecież w historii Polski no, były sytuacje, kiedy no, bardzo mocno pewne jednostki weszły w tą historię czy w wspominanie poprzez wydarzenia, poprzez fakty. Była postać prezydenta bodajże Narutowicza, prawda? Który tak jest. Tylko był bardzo krótki czas prezydentem i różnie jest oceniany jako osoba i tak dalej, stosunek jego do wiary, do kościoła, ale przecież zyskał sobie i wszedł do historii Polski, chociaż był tylko kilka dni prezydentem, jak wiemy, został zamordowany. Jak pan to też widzi w tym kontekście? Bardzo dobrze ojciec poruszył osobę świętej pamięci pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej, profesora Gabriela Narutowicza. To był wybitny uczony światowej sławy, a na pewno europejskiej. Był właściwie twórcą systemu elektrowni wodnych w Szwajcarii i w ogóle w Alpach. To był to wtedy na przełomie XIX i XX wieku, to było coś niesłychanego. No poza tym był związany jednak z polskim ruchem niepodległościowym, kiedy Polska była pod zaborami. Brał udział w ruchu niepodległościowym przeciwko zaborcy rosyjskiemu. I oto Narutowicz był prezydentem dokładnie kilka dni, po czym został zamordowany przez Niewiadomskiego strzałem z tyłu, w plecy, co było straszne. Przy czym wiemy, że ten strzał był wymierzony w gruncie rzeczy w marszałka Piłsudskiego wtedy. Tylko Piłsudskiego nie było na otwarciu tej wystawy. Dzisiaj, jak Polska długa i szeroka, poczynając od Warszawy, wszędzie są ulice i place Narutowicza. Prezydenta Gabriela Narutowicza jest pochowany w krypcie prezydenckiej w podziemiach archikatedry świętego Jana na Starym Mieście w Warszawie. W tej katedrze, która coraz częściej nazywa się Katedrą Rzeczypospolitej. I osiągnięć politycznych Gabriel Narutowicz właściwie nie miał, bo nie zdążył mieć przez te kilka dni. Ale nie bójmy się tego określenia. Kult, czy budowanie legendy, czy upamiętnienie Narutowicza nastąpiło dlatego, że to był prezydent Rzeczypospolitej, głowa państwa. Zginął na posterunku w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Tu jest oczywista zbieżność z tym, jak dzisiaj oceniamy Lecha Kaczyńskiego. Bez względu, jakbyśmy oceniali jego prawie 5-letnią prezydenturę. Bez względu na to, jak będą wyglądały okoliczności śledztwa wokół katastrofy samolotu, to zginął Lech Kaczyński na posterunku, tak samo jak Gabriel Narutowicz. Ja o co powiem, jestem przekonany, że w Polsce będą, poczynając od stolicy, a kończąc na jakimś małej miejscowości, będą ulice i place prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo naród polski tak właśnie te rzeczy czuję i jestem dziwnie spokojny. Tak samo jak wiem, że wcześniej czy później będzie w Warszawie ulica Tadeusza Kościuszki albo Kazimierza Pułaskiego albo pułkownika Kuklińskiego, bo proszę sobie wyobrazić, żadna z tych wielkich postaci, Kościuszko, Pułaski, Kukliński, nie ma w Warszawie swojej ulicy ani placu, nie mówiąc już o pomnikach. Niesamowite. Ja też myślę, panie profesorze, że też trzeba, mamy wiele teraz problemów takich, że powiem, gospodarczych, ekonomicznych w naszej ojczyźnie i trzeba tutaj bardzo uważać, żeby też nie dać się jako społeczeństwo wciągnąć taką pseudodyskusję, prawda, czy w świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński bohaterem był, czy nie był, tylko po prostu powiedzieć, że był prezydentem Rzeczypospolitej, zginął na posterunku wraz z grupą przedstawicieli narodu polskiego, czy państwa polskiego i tutaj dyskusji nie ma i po prostu tylko trzeba postarać się o to, żeby jak najbardziej w sposób godny o tym pamiętać, żeby pozostawić właśnie ślad w postaci pomnika, obelisku i żeby po prostu no, to wszystko, co tak w pierwszych dniach po tej katastrofie niektóre, właściwie wszystkie media pięknie przedstawiały, bym powiedział, wreszcie to się na powierzchnię wydobyło, było dalej kontynuowane w ten sposób bardzo pozytywny, ale też prawdziwy, przede wszystkim prawdziwy, ale też w kontekście pozytywnym naprawdę wielkich osiągnięć i pewnego nurtu, pewnego kierunku, które Polska w czasie tych prawie 5 lat nabierała, bo tutaj co do tego nie mamy wątpliwości. Ja powiem więcej. Nie tylko Lech Kaczyński zasługuje na upamiętnienie, ale znakomita większość tych ludzi to byli wybitni Polacy, którzy zginęli też na posterunku. No, powiem tych, których znałem osobiście. Szef sztabu generalnego generał Franciszek Gongor, biskup Tadeusz Płoski, biskup polowy Wojska Polskiego, no wielka postać,
pan prezes Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan pułkownik Cywiński, bohater II wojny światowej, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przecież oni też zasługują na upamiętnienie. To w ogóle jest poza wszelką dyskusją. Ci ludzie odegrali ważną rolę w historii Polski. Tu niektórzy złośliwie mówią, że zabraknie ulic. Ja jestem dziwnie spokojny, że ulic nie zabraknie i im się to wszystko należy. Są różne ulice, do których nas ludzie są przyzwyczajeni. Na przykład na Ursynowie Warszawskim jest ulica Arbuzowa, przy której mieszka parę tysięcy ludzi. Są jeszcze inne tego typu są nazwy. Całkiem przyjemne, ale owoce, no, prawda, czy jakieś zwierzęta, no, to też jest osobny temat, czy prawda, jakaś tam ulica, no, nie wiem, Lisia, czy Owocowa, czy jakaś tam, no, pewno, że są pewne tradycje, ale to jest kwestia, może być uboczna. Ja myślę, że w ogóle ciekawy, czy będzie kontynuacja tej polityki także patriotycznej, prawda, historycznej, która rozpoczęła się, taki miała bardzo mocny pęd poprzez działalność IPN-u, poprzez programy, które pojawiały się TVP Historia. Czy będzie to wyczulenie teraz w tym czasie na te tematy, bo widać, że zapotrzebowanie jest, ale oczywiście można tak to przedstawić, że powiedzieć, że no, to są aktualne sprawy bieżące, tym się zajmijmy, to wszystko zostaje jakby na poboczu. To też jest warte tutaj podkreślenia. Jeśli cię pozwoli, przypomnę spory wokół nazwania ulicy księdza Jerzego Popiełuszki. To było około 18 czy 19 lat temu, kiedy ta ulica się jeszcze nazywała ulicą Stołeczną i prowadziła w dodatku przechodziła niedaleko kościoła świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. I pamiętam, były ogromne protesty ludzi złej woli i w złej sprawie, że i oni nie mówili, że oni nie chcą, tylko nie mówili, że a to trzeba poczekać, jak zostanie błogosławionym, a może świętym, bo to nie wiadomo, a to jeszcze za krótki okres był. Pamiętam, jak ludzie złej woli byli przeciwni nazywaniu Alei Jana Pawła II w Warszawie, no bo przecież jeszcze żył, prawda, i za życia nie powinno się ulicy dawać. To wszystko są takie niesympatyczne maski, że nie chcą powiedzieć, a, bo ja jestem przeciwko, tylko wyszukają jakichś pretekstów. Otóż tak samo jest dzisiaj z upamiętnieniem Lecha Kaczyńskiego. Pod różnymi pretekstami robi się wszystko, żeby nie upamiętnić osoby prezydenta Rzeczypospolitej i tych, którzy z nim polegli na służbie Rzeczypospolitej. Ja na pewno myślę, jeszcze reasumując naszą rozmowę, bo mamy inne tematy, ta zasada ewangeliczna, co boskie Panu Bogu, cesarskie cesarzowi, i w tym, co cesarskie cesarzowi, musimy to bardzo mocno podkreślić, prawda, żeby pamiętać i być, no, być racjonalnym, ale także być bardzo merytorycznym w ocenie wkładu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, całego też wtedy tego nurtu, który był połączony z jego prezydenturą, i po prostu pamiętać o tych ofiarach katastrofy, bo po prostu im ta pamięć się należy, a mało tego, też będzie pełniła funkcję historyczną, ale też edukacyjną, tak ufam, dla przyszłych pokoleń Polski, która przecież będzie istnieć. Więc tym cesarskie cesarzowi to należy tutaj, wbrew tym dyskusjom zastępczym, jakimś tematom, bardzo mocno podkreślić. Oczywiście, że ojciec ma rację. I to nie jest problem. Ja osobiście należę do tych, którzy uważają, że zasługi Lecha Kaczyńskiego dla Polski były olbrzymie. Ale są tacy historycy, którzy uważają dokładnie odwrotnie. Ale to nie zasługami mierzymy w tym momencie jego upamiętnienie, tylko właśnie okolicznościami jego nagłej śmierci i tych, którzy z nim też zginęli nagłą śmiercią. Na służbie państwa, to jest nazwa Rzeczpospolita Polska. I tak to trzeba tutaj zakończyć. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę na antenie Radia Maryja. Pozdrawiamy. No i zapraszamy, myślę, do jakiegoś szerszego tematu, bo już niedługo pewnie będą okazje do historycznych też refleksji. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Była to rozmowa z panem profesorem Józefem Szaniawskim, gościem naszej audycji aktualności dnia.